Mam ekspedycję do zrobienia. Zobaczcie ile wraków. Ja niedługo nie będę miał miejsca na mapie, tylko same wraki zaznaczone. Zobaczcie ile tego jest. To co? Może zaczniemy sobie od ekspedycji. Słuchajcie, nie pytajcie się mnie na jakich komputerach, na jakich konfiguracjach komputerów pójdzie wam ta gra i w jakich ustawieniach. No ja nie jestem encyklopedią, ani supportem Microsoftu. Nie wiem jak te konfiguracje wasze będą działać, no. Musicie sami to jakoś ogarnąć. Popatrzeć sobie ustawienia, zobaczyć jak, nie wiem, działo to w poprzedniej grze. Zresztą Forza 5 będzie w Game Passie od 9, będziecie mogli sobie przetestować, no. Nie ma potrzeby się pytać. Tak, to jest Ferrari FXX. Zróbmy tak, zróbmy wszystkie dostępne ekspedycje jakie mam, a później porobimy sobie jeszcze wraki samochodów, dobra? Najpierw muszę dojechać na miejsce. Ohohoho, jak to wygląda, gościu. Ono ma wampira. Wampira ma. Ale pięknie to wygląda, Jesus. Dostałem Supra, ale z bodykitem. Ależ to wygląda. A jeszcze tego nie odblokowałem, pierwszy raz tu jadę. Nawet nie grałem w jakiejś tam wcześniejszej wersji czy coś. Patrzcie na ten zachód słońca, to jest w ogóle kosmos. What? Ja nie wiem czy to zachód czy wschód. Łe, purywa, gościu. Nieźle, nieźle. Ale ten dym taki wydaje się, zobaczcie, ten dym z flar wydaje się taki rozpikselowany. Jakbym zrobił teraz zdjęcie, nie wiem czy to będzie widoczne. Widzicie? Jak zbliżymy sobie ekran, to ten dym przestaje mieć piksele, no nie? Ale z daleka on ma piksele. Nie wiem czy wy to widzicie na streamku, ale chyba widzicie. Czy nie widzicie? Widzicie to? Że jest taki los, teraz to nie widzicie. Takie piksele są, to jest optymalizacja chyba w Fordzie. Ty, ale nie wygląda to dobrze, no nie? Słabo to widać, okej. Na telefonie, na Twitchu może być to ciężko widoczne. Widać takie piksele, no nie? Nie wygląda to dobrze, ale z bliska wygląda już okej. To jest dziwne, bo ja gram na maksymalnych ustawieniach na PC-cie, nie powinno tak być. A z drugiej strony ten dym taki intensywny, no nie? Dobra, dojechaliśmy do miasta. Scena wyścigów ulicznych, czyli takich powiedzmy nielegalnych, undergroundowych. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Gdzie tu jechać? Aha, tymi tunelami, dobra. Wreszcie mówi watch for traffic, a to ja tu nie widzę żadnego samochodu. Wiecie co, teraz jest problem z multiplayerem i często rozłącza tego multiplayera. Bardzo dużo osób pobiera grę, bardzo dużo osób gra i z konwojami jest trochę problem. No, nie wygląda to dobrze, póki co, no nie? Także trzeba będzie poczekać na jakieś patche, które załatają kilka gliczy. Ale generalnie gra działa dobrze na PC-cie, także to jest duży plus. Dobra, i zrobione. I co, że niby wygrałem? Tu jechałem sobie, zwiedzałem. Bardzo ładne widoczki. Powolniawa ta Supra? No ja powoli sobie jechałem. Mam nadzieję, że dostanę te samochody, które tutaj... A nie, nie, nie dostanę. Dobra, nieważne, nieważne. Przerabiałem już Mercedesa C63, no. Troszeczkę go tam podkręciłem, wydech mu zmieniłem, żeby brzmiał jeszcze bardziej raptownie. Jest świetny. Ładna kascenka, w ogóle tu jest wszystko takie ładne, no nie? I know it's you. Da bueno pues. Then you're in. Come on, let's go meet my compadres. Idziemy spotkać compadres. What? Czemu ja mam automatyczną skrzynię biegów? Ty. Ej, nie. Dlaczego ja mam automat? Ej. Zmieniła mi się skrzynia biegów na automatyczną. Dlaczego? Give the people what they want. Ale tutaj biegi zmieniałem cały czas. Wcześniej. To chyba nie można i... O kurde, co tutaj? Suprą, bo takich bezdrożach, halo.
Bar. Big. My compadres! When we started this meetup, we were just a few kids racing around in old bochos. Since then, the racers, the engines, the party have all grown a little bit. Oh, ty. Robię to po raz pierwszy. Jak miałem tą wersję przedpremierową, to nie miałem dostępu do tych wszystkich rzeczy, które tutaj widzimy teraz. I wygląda to niesamowicie, bo... O kurde, a co to tutaj jest? Ja tu wcześniej byłem, były same kontenery, ale widzę, że teraz to jakoś oświetlone dodatkowo. Welcome to Horizon Street Scene. Tak, kierownica to chyba nikomu nie działa, no. Bardzo dużo pytań miałem właśnie przed premierą Forzy. Dlaczego nie gram na kierownicy? No to macie właśnie teraz odpowiedź. Po prostu kierownice nie działają jeszcze dobrze. Gra się zawiesza na mojej kierownicy, u innych kierownica się w ogóle rozłącza podczas jazdy. Dziwne rzeczy się dzieją. Na przykład u Marquisa, jak gra na Trasmasterze, to mu się rozłącza kierownica podczas jazdy, a mi całkowicie grę wywala do pulpitu. Także tak. Ouu, mamy nowe wyścigi! Dobra, ale będę mógł zmienić chyba samochód, bo ja nie chcę na automacie jeździć, chcę z sekwencją. Dobra, mam swoją furę, jest git. Aha, i tutaj pewnie można sobie podriftować czy coś. Hey, Treacle. I just got a notification. Ready to pick it up? Dobra, mamy nowe ekspedycje, ale zobaczmy, jak wyglądają te wyścigi. Jedziemy. Kto z was, bogacze, kupił już grę i ma do niej dostęp już teraz? Wiecie co, ja nie chcę z wami robić konwojów przed 9, bo nie chcę, żeby ze mną grało osoby, które... Głupio zabrzmi, nie? Że będę dyskryminował teraz tych, co sobie kupili drożej grę. Ale nie chcę tak faworyzować osób, które kupiły sobie już teraz grę, bo miały pieniądze. Tylko chciałbym z wami wszystkimi pograć, jak już gra wyjdzie. A poza tym są po prostu problemy teraz z grą, no nie? Więc będziemy mieli problem, żeby do siebie dołączyć. Dobra, jedźmy tym Ferrari. Właściwie to możemy wziąć każdy inny samochód, to jest spoko. We lost several... Tak, ja przegrywam teraz wyścigi, bo gram sobie na trybie... ekspert teraz. Oj, będę kichał szybko mikro... O kurde! Chciałem kichnąć, nienawidzę tego! Nienawidzę tego, jak chcesz kichnąć i już prawie kichasz i kurde, no nie kichnąłeś. Dobra, zmieńmy sobie na high skilled. Na tym trybie grałem w czwórce na kierownicy. Trochę wstyd grać na padzie. Ach, ale mnie skrzywiło aż, człowieku. No dobra, próbujemy. Powinienem bardziej taki uliczny samochód wziąć chyba do tych wyścigów. A nie taką turówkę, no nie? Ależ piękny widok, kurde. Noc jest fantastyczna w tym Meksyku. Chyba dobry poziom trudności wybrałem. Jak jest takie wyzwanie, żeby wyprzedzić kogokolwiek? Tamten z przodu jak poskoczył. Na wyboju. I Jesko z żarty na zakręcie. Także tak, mamy tutaj dostęp do wyścigów nocnych. Ej, wypadłem. Tak jak to było w czwórce, wygląda to podobnie, no nie? W Forzie Horizon 3 też mieliśmy takie wyścigi nocne. Właściwie w trójce pojawiły się jako pierwsze, no nie? Pierwszy raz w serii Horizon takie wyścigi, powiedzmy, nielegalne. Oj, nie wiem, czy uda się tego Astona Martina z przodu wyprzedzić. Oj, chyba nie. Druga pozycja. W powietrzu skończyłem, nieźle. Fajnie to wygląda. Ja teraz się ścigam Lambo Huracanem. FFX. FXX, o, tak się nazywa, nie FFX. O, dziękuję, dziękuję za subika, Roberto. Dzięki bardzo. To co, robimy jeszcze jeden wyścig, może innym samochodem? Dzięki, Roberto, witam cię na pokładzie. Weźmiemy, może zrobimy jeszcze jeden, ale jakimś samochodem ulicznym takim typowo. Co?
Tak zrobimy może. Inną bryką, okej. Okay. No to wybierzmy sobie samochód. Dzisiaj zdobyłem tą Alpinę. Nie ulepszałem jej jeszcze. Ona jest do zdobycia w Forza Tonie, także... Czy eliminatora zagram? No możemy spróbować, ale to później. Teraz to tak sobie, wiesz, wszystko zdobywam, odkrywam. Ależ to wygląda. Musimy pod most zjechać. Tutaj jaki fajny skyline gościu ma. Zobacz jak pocisnął. Fajnie to wygląda. Ten multiplayer tutaj rzeczywiście jest trochę inny niż w czwórce. Masz takie wrażenie, jakbyś grał w grę MMO trochę. Widzisz dalej, że są jakieś osoby na sesji, jak wejdziesz sobie tutaj w graczy? No nie, że są jakieś osoby na sesji z tobą, ale one cały czas się zmieniają. Pojawiają się osoby jakieś nowe w twojej okolicy. Niestety w konwoju można mieć tylko 12 osób w tej części, tak samo jak w czwórce. Szkoda, nie? Tak patrząc na nasze zloty, które będziemy sobie robić, przydałoby się jednak, żeby było więcej. No ale dobra, już trudno. Uż ty kurczę, to nie hamuje w ogóle! Ależ to wygląda... Księżycowa noc jest piękna. No ej, naprawdę, można takie foty teraz trzaskać, nawet w nocy, nie? Zobaczcie, jest dosyć jasno w tej, podczas nocy. Świetnie to wygląda. Trzaśniemy jakieś foto na Lejwiku? Wrzucę je potem, nie wiem, na Instagrama czy na Facebooka z nową Alpinką. Ona teraz jest do zdobycia. O, i trzaśniemy taką fotkę. Właściwie to mogę zrobić jej zdjęcie, bo nie robiłem jej jeszcze zdjęć, a teraz możemy dostać za to jakąś nagrodę, no nie? O, widzicie. Zresztą, o właśnie, ja wam pokażę sposób, w jaki sposób można bardzo łatwo sobie nabić te zdjęcia. Bo tutaj musimy sfotografować jak największą ilość samochodów. I już jesteśmy na miejscu i patrzcie, tutaj rozpoczniemy sobie wyścig, pojedziemy sobie solo, pyk i patrzcie na to. Widziałem ostatnio tą Alpinę na żywo, jest piękna. Na żywo pewnie jeszcze lepiej się prezentuje niż w grze, no nie? Gra to jest taki, wiesz, dwuwymiarowy świat dla naszych oczu. Widzimy go przez monitor i nie widać tych wszystkich zaokrągleń tak ładnie jak naszymi oczyma, prawda? Będzie tutaj jeszcze... Ojej, jaki duch. Nie mam jeszcze SVJ Aventadora. Dzięki za donajcik. Teraz gramy podczas lata, wiesz, to jest pora roku, lato po prostu. Tu jest dziwnie z tymi porami roku. Są bardziej sezony takie, że jest sezon suchy, sezon mokry, coś takiego. Dobra, możemy jakoś dostosować ten samochód? Chyba obecnie nie. Możemy tylko zmienić ciśnienie w oponach. Bardzo standardowy tunik, no nie? Dobra, lecimy. I tak, patrzcie na to. Jak chcecie sobie szybko nabić zdjęcia, to przy każdym wyścigu, na początku każdego wyścigu, robicie zdjęcia od samego tyłu na przykład. Patrzcie ile samochodów sfotografujecie za jednym razem. Tak, tutaj musicie zrobić sobie w ten sposób zdjęcie. O, jeszcze dalej fotografuję ich. Kurde, to wszystkich załapało. Wszystkich załapało, nieźle. I po prostu cofacie. Czasami aparat nie łapie tych, co są gdzieś tutaj dalej, a czasami łapie. Więc warto sobie podjechać tym aparatem trochę bliżej, ale chyba złapało wszystkich, tak to wygląda. Wyostrzymy jeszcze bliżej sobie podjadę. Nie ma nowego, okej. Już 30 samochodów mam sfotografowanych, także...